Dzień dobry, Poznań! Włącz! Nie działa! Poznań się zbankrutował. Nie słychać. Dzień dobry, Poznań! Poznań jest? Jest! Puszczykowo? Jest! Mosina? Jest! Luboń? Jest! Swarzędz? Jest! Dopiewo? Jest! Przeźmierowo? Jest! Co jeszcze jest? Stęszew jest? Czy jest Bóg? Jest! Bóg z nami! Brawo! Kochani, spotykamy się dzisiaj w Poznaniu, bo jutro mamy niezwykle ważne wydarzenie, Marsz Miliona Serc. Kto jedzie do Warszawy? Cały Poznań jedzie do Warszawy. Musimy pokazać naszą siłę, bo zebraliśmy się tutaj też, żeby pokazać, że mamy dość. Mamy dość złodziejstwa! Mamy dość korupcji! Mamy dość arogancji! Mamy dość sprzedaży naszego bezpieczeństwa, bo czym jest afera wizowa? Mamy dość! Morawieckiego? Sasina? Ziobry? Czarnka? Nas, ludzi dobrej woli, jest więcej, więc nie będziemy już więcej mówić o PiS-ie. My chcemy lepszej Polski. Zamknijcie na chwilę oczy. Wyobraźcie sobie Polskę, która jest dobrze zorganizowana. Polskę, w której nie czeka się miesiącami w kolejce do lekarza. Polskę, w której jest dobrze zorganizowana edukacja, gdzie nie musimy wydawać co miesiąc setek złotych na korepetycje dla naszych dzieci, bo szkoła dobrze działa. Wyobraźcie sobie Polskę, w której przedsiębiorcom nie rzuca się kłód pod nogi, gdzie od samochodu nie trzeba płacić składki zdrowotnej. Wyobraźmy sobie Polskę, w której razem budujemy dla siebie szacunek, gdzie budujemy zgodę, gdzie telewizja publiczna nie szczuje jeden na jednego. Wyobraźmy sobie Polskę, która ma naprawdę duże znaczenie w Europie, która z sukcesem pozyskuje środki europejskie, w której żaden Ziobro nie blokuje pieniędzy z KPO. A teraz otwórzcie oczy i rozejrzyjcie się. Zobaczcie, ilu nas tu jest. Nie ma żadnych płotów między nami. Są setki uśmiechniętych poznaniaków, którzy wierzą w to, że Polska naprawdę może być lepsza. I może być lepsza. Naprawdę niewiele brakuje. Lepsza Polska jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy tylko, żebyśmy wszyscy uwierzyli w to, że ta zmiana jest możliwa. Ja was proszę o to, żebyście uwierzyli w to, że nie ja, czy jakikolwiek inny polityk może doprowadzić do tej zmiany. Tylko my wszyscy przyniesiemy 15 października tą zmianę. Zmianę na lepsze. Dzisiaj każdy z nas jest sztabem wyborczym. Sztabem wyborczym lepszej Polski. Każdy z nas ma szansę na to, żeby dołożyć cegiełkę do tego,
żeby to nasze marzenie, o którym chwilę temu myśleliśmy, stało się rzeczywistością. I zrobimy to! Kochani, to dzisiaj to jest próba przed jutrem, więc musimy się trochę rozruszać. Października 15. Pogonimy Kaczyńskiego. Października 15. Pogonimy Kaczyńskiego. Jesteśmy razem, jest nas tutaj bardzo wielu. Zobaczcie, jest nas więcej, ludzi dobrej woli jest więcej. Wygramy te wybory, zwyciężymy! Podnieście wysoko flagi. Zobaczcie, ile jest flag Polski, flag Unii Europejskiej. Lepsza Polska jest możliwa. Już za 2 tygodnie. Ja teraz poproszę o głos ludzi, którzy są zawsze na każdym spotkaniu z nami. Z KOD-u. Sławek Mandajski i Marek Krajewski. Chodźcie, panowie. Parę słów. Co tu dużo mówić? Wycieramy te bruki 8 lat. 8 lat mamy dość. I to jest ten moment. Wychodzimy z domu, sprzed telewizorów. Nikt za nas tego nie zrobi. To musimy zrobić my. A ja w tej chwili szczególnie apeluję do młodych kobiet, dziewczyn. Nie zawiedźcie nas. Walczcie o swoje dzieci i wnuki. Do zobaczenia w Warszawie. Za nami 8-letni maraton, bardzo trudny i ciężki, ale przed nami 2-tygodniowy finisz. A co robi sportowiec na finiszu? Przyspiesza! Naszą rolą jest nie tylko przypilnować wyborów, nie tylko pójść zagłosować, ale jeszcze dopilnować, aby najbliżsi nasi poszli zagłosować za wolną Polską. To już nie jest prośba, to jest nasz obowiązek wszystkich. Drodzy Państwo, zróbcie to dla swoich dzieci, wnuków. I moja wielka prośba, taka mała prywata, bo to jest jedno z ostatnich wystąpień przed tymi wyborami. Zróbcie to dla tych wszystkich aktywistów, którzy od 8 lat wycierają bruk, jak Marek powiedział, i walczą, wspierają prodemokratycznych polityków i walczą o lepszą przyszłość swoją i waszą. Oni nie dosypiają, nie dosypiają. Ale teraz potrzebują waszego wsparcia. Mój brzuch. Pomożecie? Dziękujemy. I głośno tak, żeby nas na Nowogrodzkiej słyszeli. Zwyciężymy! Kochani, są tu z nami parlamentarzyści obecni i przyszli, myślę. Teraz zapraszam do głosu Marcina Bosackiego, senatora. Dziękuję bardzo, Adamie. Witam was wszystkich. Ja wracam. No, 40 minut temu byłem na rynku w Mosinie. Przedtem w Sęszewie, przedtem w Skrzynkach, a przedtem od 8 rano też w Mosinie. Spotkałem tam niejakiego ministra. Szymona Cienkowskiego. Tego odwiz! Gościa, którego powołano, dymisjonując poprzedniego, tylko po to, żeby załatwił dla Polski 170 miliardów z KPO. Po roku nie załatwił nic. I to jest może powód, dla którego dzisiaj, jak myśmy rozdawali ulotki na rynku w Mosinie, to poszło, nie wiem, 1500 w ciągu godziny. On rozdał w tym czasie, moim zdaniem, może 30. Ale powiem wam tak. Naprawdę każdy z nas jest teraz, tak jak mówił Adam, sztabem wyborczym. Bo nadal spotykamy mnóstwo osób. I każdy z nas zna takie osoby w swoim otoczeniu, które nam mówią: panie, ja PiSu nie lubię, ale nie będę głosował. Bo nie lubię polityki, albo bo nie lubię polityków, albo bo się tym wszystkim brzydzę. Trzeba takie osoby przekonywać. I my to robimy od rana do wieczora, objeżdżając rynki, targowiska, bazarki,
ale to też bardzo prosimy, żebyście wy robili. Bo każdy z nas takie osoby w swoim środowisku ma. I jeszcze jedno. Pojawiają się różne fejkowe wezwania, strony internetowe, żeby jakoś kalkulować, nie głosować tak jak się chce, wyjeżdżać w jakieś inne okręgi. To ma tylko sens w Warszawie, która jest wspierana przez 300 tysięcy Polonusów, którzy głosują na Warszawę z zewnątrz. W Poznaniu brakowało nam 4 lata temu 2,5 tysiąca głosów do 6 mandatu. My naprawdę ten 6 mandat, a da Bóg może i 7, musimy w Poznaniu i w powiecie zdobyć. I dlatego proszę was wszystkich, nie kalkulujcie, tylko głosujcie tak, jak wam wasze biało-czerwone serca dyktują. 15 października pogonimy... Października 15! Października 15! Października 15! Widzę tutaj wśród nas jeszcze jednego parlamentarzystę poznańskiego. Franku, zapraszam! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak zwykle to jest wielki zaszczyt po prostu tu być z wami. I naprawdę, naprawdę wielkie, wielkie dzięki, że jesteście dzisiaj i że jesteście tutaj naprawdę od 8 lat. Naprawdę z głębi serca wielkie, wielkie dzięki, bo nie można odpuszczać i wy zawsze to udowadniacie, zawsze nas inspirujecie, zawsze dajecie nam energię, żebyśmy mieli siłę walczyć właśnie tam. Więc bardzo, bardzo dziękuję na wstępie. Szanowni Państwo, mam dwie krótkie informacje do przekazania. Po pierwsze, przez te najbliższe 2 tygodnie to jest naprawdę bardzo ważne, żebyśmy pokazali jedność, żebyśmy nawet mając jakieś swoje animozje, swoje żale, nie wiem, do innych, powiedzmy, nie wiem, ktoś może nie lubić lewicy, ktoś może nie lubić trzeciej drogi i tak dalej, żebyśmy na te 2 tygodnie naprawdę skupili się, szukali jedności, pokazywali współpracę. Nie ma wroga na opozycji. To jest bardzo ważne, żeby zdać sobie sprawę, co jest stawką tych 2 tygodni. Jest na każdym kroku, widzimy kogoś z lotkami z innej listy, piąteczka, wspieramy się, wspólne zdjęcie, jedność. Druga rzecz. Kochani, kochane, naprawdę przez najbliższe 2 tygodnie współzadecydujemy o tym, w jakiej Polsce będziemy żyć przez kolejne 10 lat. Czy to będzie Polska autorytarna, podobna do Węgier, lub inna po prostu karykatura państwa. Czy to będzie Polska nowoczesna, zielona, szanująca prawa człowieka, piękna. Wierzę, że Polska może być piękna i że uda nam się to wygrać. Ale przez te najbliższe 2 tygodnie, naprawdę, zakasamy rękawy, idziemy do przodu. Jeżeli potrzebujecie nas, odzywajcie się do nas. Jeżeli mamy przyjechać na wasze podwórko, na waszą ulicę, zrobić piknik, spotkać się, pogadać, dajcie znać. Jeżeli potrzebujecie materiałów, odzywajcie się do nas, do naszych biur, do sztabów, do Marcina, do Adama, do mojej ekipy. Działajmy, nie odpuszczajmy. Będą różne sondaże, lepsze, gorsze. Ja nie mam wątpliwości, że sondaże dla opozycji będą rosły, ale nie przejmujmy się tym. Skupmy się na tym, co jest w zasięgu ręku. Słuchajmy naszych serc. Rozmawiajmy z sąsiadami, przekonujmy, kogo się da. Wierzę, że naprawdę się uda. I tak jak dzisiaj widzimy wielką energię, która nigdy nie zawodzi na Placu Wolności. Tak nie mam żadnej wątpliwości, że uda się, że zwyciężymy i tę energię razem zaniesiemy na Wiejską. Zwyciężymy! 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 Dzięki, kochamy was bardzo. Idziemy dalej. Jeszcze raz głośno. Zwyciężymy! 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 Na Nowogrodzkiej nas nie słychać. Kochani, Marcin powiedział bardzo ważną rzecz. My walczymy o każdy jeden mandat. W
Poznaniu jesteśmy o krok od szóstego mandatu. Dlatego jeśli ktoś planował jakikolwiek wyjazd, gdziekolwiek, na weekend, do znajomych, do rodziny, nie. Po 15 października, 15 października głosujemy, bo musimy mieć 6 przynajmniej mandatów w Poznaniu. Mówili tutaj parlamentarzyści, teraz przyszli parlamentarzyści. Zapraszam Katarzynę Kierzyk-Koperską. Kochani, żeby nie było, że Koalicja Obywatelska ma tylko samych facetów, to teraz są kobiety. A my wiemy, czego my chcemy. My chcemy, żeby skończyło się piekło kobiet w tym kraju. My chcemy mieć silniejszy wpływ na politykę, dlatego będziemy chciały być w większej ilości w parlamencie. Jest tutaj też Marta Mazurek ze mną, może... Dobrze, Marta też będzie mówić. Kochani, no to, co zrobili z nami, to jest jeden wielki koszmar. Wstyd wyjechać za granicę, bo po prostu patrzą na nas tam, jak na zwolenników PiS-u. A przecież my wiemy, że w Polsce jest bardzo wielu ludzi, którzy chcą tą władzę odsunąć. I kiedy słyszę, że ktoś mi mówi, że mój głos nic nie znaczy, to ja mu odpowiadam, to pomyśl sobie, milion osób tak mówi, mój głos nic nie znaczy. I zobacz, jak bardzo zmieni się wynik wyborów. Żaden głos nie jest niczym. Każdy głos jest na wagę złota. I nie zrobię tego ja, nie zrobi tego Adam. Nie zrobimy tego w pojedynkę, zrobimy to wszyscy. Dlatego jutro pokażemy siłę w Warszawie, a 15 października odsuniemy naczelnika. I głośno. Października 15. Marta, zapraszam, Marta Mazurek. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, 105 lat temu nasze babki i prababki wywalczyły prawa wyborcze dla kobiet. My na tej liście i na wszystkich listach opozycji kobiety korzystamy z tych praw startując. Was bardzo prosimy o również korzystanie z tego prawa i głosowanie i na mężczyzn, i na kobiety. Apeluję szczególnie do kobiet. Aktywizujcie, zachęcajcie inne kobiety, młodsze kobiety, żeby również głosowały. Bo to kobiety, jak pokazują wszystkie badania, są w stanie uczynić ten kraj demokratyczny, wywalczyć demokrację. Bardzo na was liczymy, na was wszystkich liczymy i na wasze zachęcanie właśnie wszystkich do głosowania. I jeszcze jedno. Chcemy być wolnymi Polkami. Wolne Polki żyją w takim kraju, w którym edukacja również jest demokratyczna. Musimy odczarnkowić szkołę, musimy ją bo to są nasze przyszłe pokolenia, to jest nasz przyszły kraj. I my dzisiaj, walcząc o wolną szkołę, walczymy o wolną Polskę dla wolnych Polek i Polaków. Do zobaczenia jutro, dziękuję. Kochani, to jest próba generalna, więc próbujemy dalej. Października 15. Października 15. Pochodzimy Kaczyńskiego. Słuchajcie, przez 8 ostatnich lat, pamiętacie to hasło? Beaty Szydło. Co stało się z naszym krajem? Co stało się z Polską? Ostatnie tygodnie są takimi informacjami, że jeszcze kilka lat temu nie uwierzylibyśmy w to, że można szczuć na migrantów i budować na tym najbardziej obrzydliwą kampanię wyborczą, a jednocześnie sprzedawać za kasę wizy. Bo oni rozszczelnili granice nie tylko Polski. Oni rozszczelnili granice Schengen. Przecież doskonale wiedzą o tym.
że strefa Schengen polega na tym, że my, państwa członkowskie, umawiamy się na to, że będziemy mogli swobodnie... Media, mówi o tym cała opozycja, ale mówi cały świat. Mówią wszyscy partnerzy z Unii Europejskiej, mówią instytucje unijne, mówią nasi sojusznicy z Ameryki, ale mówią też państwa, gdzie jest dokonywany ten absurdalny proceder sprzedaży polskich wiz bez żadnej kontroli na bazarach New Delhi. To afera, którą próbują za wszelką cenę przykryć, to jest symbol tej władzy, to jest symbol zepsucia, to jest symbol arogancji, to jest symbol tego, że oni są zrobić w stanie wszystko, żeby zarobić, żeby utrzymać władzę. Trzeba ich odsunąć od tej władzy. Nie starczyłoby nam całej soboty, żeby mówić o tych aferach. O aferze respiratorów. O aferze dwóch wież. Zapewniam was, że gdyby ktokolwiek z was, przeciwko komukolwiek z was, w prokuraturze pod groźbą kary ktoś zeznał, że przyjęliście łapówkę 50 tysięcy, to następnego dnia bylibyście naprawdę rzetelnie przeszukiwani. A kim jest Kaczyński? Jest ponad prawem. Jest ponad prawem. I dokładnie po to niszczyli oni praworządność przez 8 lat, żeby byli bezkarni. Ale my na to nie pozwolimy. Każdy z nich zostanie rozliczony. I my wszyscy obiecujemy to. I wiecie co? Ja się bardzo cieszę, że on został wicepremierem. Bo tak to by odpowiadał tylko za podżeganie. A tak będzie rozliczony za współdział. O tych aferach mówię, możemy mówić bardzo długo. Wybory kopertowe. Nie szczepionki. Nie wydrukowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zobaczcie, jak wygląda kampania wyborcza. Ja nie mówię i nie mówmy o tym, bo nas jest za dużo. Nie pozwolimy tych wyborów sfałszować. Ale oni już sfałszowali kampanię wyborczą. Już dzisiaj. Wybory są nierówne. Wystarczy przez chwilę obejrzeć TVP. Tych kłamców. Tych manipulantów. Tych oszustów. I obiecujemy to, że w tym kształcie TVP zostanie zaorana do samego dna. Bo to, co wy zrobiliście na pasku Kaczyńskiego, mówię to do funkcjonariuszy TVP, to jest największa zbrodnia, która się mogła w Polsce wydarzyć. Bo wy zatruliście atmosferę w Polsce, zatruliście nasze rodziny. Nie możemy normalnie rozmawiać przy stole, bo są takie kłótnie. Szczujecie jeden na drugiego. Za tą nienawiść zostaniecie rozliczeni. Ale to, co jest najważniejsze dzisiaj, co chcę, żebyśmy razem tu sobie powiedzieli. 15 października pokonamy Kaczyńskiego! Naprawdę w Polsce nastąpi to, na co czekają miliony Polaków. Nastąpi przełom. Uwierzmy w to razem. Już dzisiaj jest tak, że sondaże, nawet te niekorzystne, które się wydają niekorzystne, dają demokratycznej opozycji większość. W tych sondażach cały czas
jest około 10% niezdecydowanych. I do nich wspólnie musimy trafić. Więc ja mam prośbę do nas wszystkich, wszystkich tu, którzy są na Placu Wolności, ale także do waszych przyjaciół, do waszych rodzin, do przyjaciół waszych przyjaciół i do ich przyjaciół, żebyśmy mocno uwierzyli w to, że my idziemy po zwycięstwo. Zobaczcie, jak zachowują się dzisiaj politycy PiS. Widzicie tą agresję? Widzicie ten strach w oczach? Widzicie te nerwy? Boją się. Oni chcą, żebyśmy my się bali. Oni wykręcają nam ręce. Oni przewracają na ulicę za to, że ktoś krzyknął afera wizowa. Oni się boją. My musimy dzisiaj mocno na nogach stanąć, nabrać takiej wewnętrznej pewności i każdego dnia mówić: wygramy te wybory! Mówić to dlatego, żeby te kilka procent osób, które się waha, spojrzały na nas i powiedziały: kurczę, wygrają. Oni naprawdę wygrają! I ja nie mam co do tego żadnej wątpliwości, że 15 października 16 października obudzimy się już w zupełnie innej Polsce. Ja wiem, że jeszcze jest Duda. Nie przejmujemy się. Ja wiem, że jeszcze będzie miesiąc starej kadencji Sejmu, bo oni będą chcieli to odwlekać. Ale zobaczycie. Już 15-16 października inaczej będą pracować w prokuraturach. Ci, którzy się dzisiaj boją, przestaną się bać. W urzędach ci, którzy się dzisiaj boją, przestaną się bać. Wszyscy podniesiemy głowy. Polska będzie piękniejsza. I zobaczycie też, bo już to nie jedna osoba mówi, tam już w tych ministerstwach ostro pracują niszczarki. Oni po kolei niszczą materiały o swoich aferach. Ale powiedział mi to były polityk PiSu. Zawsze, jak pracują niszczarki, pracują też kopiarki. I ja wam, politycy PiSu, chcę powiedzieć, że my już o tym wiemy, że w każdym z tych ministerstw seria, cała masa urzędników ma przygotowane materiały na to, żeby przekazać te wszystkie informacje o aferach. I wy wszyscy, którzy za to odpowiadacie, będziecie rozliczeni. Brawo! Także dajcie sobie spokój. Nie niszczcie tych materiałów, bo one i tak się zachowają. One i tak posłużą za dowody w sprawie. I tak będą świadkowie mówić. I tak nie unikniecie odpowiedzialności, bo my chcemy, żeby Polska była lepsza. Chcemy przywrócić znaczenie pojęciom. Prawo będzie znaczyć prawo, a sprawiedliwość sprawiedliwość. I dlatego żaden Kaczyński, żaden Ziobro, żaden Sasin, żaden Cieszyński, żaden Bąkiewicz, żaden Wróblewski, żaden Rau nie uniknie odpowiedzialności. Chcę jeszcze, jesteśmy w Poznaniu, zobaczcie, nie ma żadnych barierek. Nikt nas, jesteśmy tutaj naprawdę w bardzo fajnej atmosferze. Trochę więcej niż miesiąc temu tutaj, chyba z 20 km. Jest coś z Kurnika? Jest. Ponad rok temu. W Kurniku. Był ten, którego października 15 pokonimy. Był Jarosław Kaczyński. Wyobraźcie sobie, że jego niebezpieczeństwa, nic mu nie zagrażało, jego komfortu, po to, żeby nie usłyszał złego słowa,
Jego komfortu strzegło 200 funkcjonariuszy policji i kilkadziesiąt pojazdów. Słuchajcie, my tu mieszkamy, my znamy przecież bardzo dobrze poznańską, wielkopolską policję. Czy oni sami chcieli tam być? Nie! Oczywiście, że nie. Więc ja chcę teraz powiedzieć wszystkim funkcjonariuszom tutaj z Wielkopolski, zachowujcie się przyzwoicie. Stójcie zawsze po stronie prawa. My wam dziękujemy za to, że możemy tutaj bezpiecznie być i obiecujemy wam to, że już po 15 października przestaniecie się wstydzić za swojego szefa. Na obiadach niedzielnych nie będziecie wysłuchiwali śmiechu waszych znajomych i rodziny, że strzelacie granatnikami po komendzie. Będzie wasza praca, wasz mundur naprawdę szanowana. Chcę zwrócić się też do wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego, do wszystkich służb. To, co PiS zrobił z mundurem, to jest hańba, to jest skandal. Wy za to płacicie niezwykle dużą cenę. To wami zasłaniał się Błaszczak, kiedy zgubił rakietę. To wam zlecają zadania, których sami nie chcecie wykonywać. Wiemy o tym, rozmawiamy z wami. Po 15 października mundur będzie w końcu szanowany. Tylko pamiętajcie o tym, że trzeba zachowywać się przyzwoicie i trzeba zachowywać się zgodnie z prawem. Pamiętajcie też o tym, że ci z was, nie z was, ci funkcjonariusze, którzy łamali prawo, którzy wykonywali polecenia, które były z prawem niezgodne, też będą musieli ponieść konsekwencje. Ale to przede wszystkim dotyczy przełożonych. Takich, którzy bawią się granatnikami w komendzie głównej policji. Października 15? Pochodzimy Kaczyńskiego! Kochani, wierzymy? Wierzymy! Zwyciężymy? Zwyciężymy! Zwyciężymy! I słuchajcie, teraz mocno, z całych sił pozdrowimy lidera Koalicji Obywatelskiej, bo jutro jedziemy na jego zaproszenie do Warszawy. Donald Tusk! 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 I pamiętamy, jak trochę więcej niż 3 lata temu zebraliśmy się też tu na wiecu, bo mieliśmy najlepszego kandydata na prezydenta w Polsce. Rafał! Już niedługo Polska będzie lepsza. Października 15. Pochodzimy Kaczyńskiego. Października 15. Pochodzimy Kaczyńskiego. Października 15. Pochodzimy Kaczyńskiego. Jutro wszyscy na marsz. Marsz miliona serc w Warszawie. Dziękuję wszystkim za to, że jesteśmy tutaj. Dziękuję wam bardzo. Słuchajcie, wszystkie serca w górę! Wszystkie serca w górę! Pięknie! Adam Szłapka! Adam Szłapka! Adam Szłapka! Adam Szłapka! Adam Szłapka! Adam Szłapka! Dziękuję wam bardzo! Jeszcze raz, zwyciężymy! Chodźcie, kandydaci, chodźcie na scenę, zrobimy sobie zdjęcie! Marcin, Franek, chodźcie, zrobimy sobie zdjęcie. Uwaga, słuchajcie jeszcze raz. Teraz do hymnu.
Jeszcze Polska nie zginęła, tu my żyjemy. Co nam obca przewód wzięła, szablom odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdzie Wardę, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Jak Czarnecki do Poznania po szwedzkim zaborze. Dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Już tam ojciec do swej paci mówił zapłakany. Słuchaj jego ponowasi, biją karabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Brawa! Serca w górę, flagi w górę! Jesteście cudowni! Zwyciężymy! 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 Kochani, teraz jeszcze jest czas na rozmowy, na to, żebyśmy byli tutaj ze sobą razem. Słuchajcie, zaraz robimy sobie wspólne zdjęcie, jeszcze jedno. Jeżeli ktoś ma jeszcze wolny płot, można odebrać baner. Wszyscy jutro widzimy się w Warszawie. Tak? Jeszcze raz. Października 15. Flagi w górę, serca w górę. Obronimy dyktaturę. Super, super! Jeszcze raz głośno! Zwyciężymy! Teraz jest dobry czas, będziemy sobie mogli zrobić zdjęcia, tam można odebrać banery i nawzajem się nakręcamy, bo my już jesteśmy okrągłym zwycięstwa.